Dawid Myśliwiec z kanału Uwaga Naukowy Bełkot nagrał ostatnio głośny film o tym, że nie czuje się bezpiecznie na YouTubie, że czuje, że przez niektórych widzów jest wręcz nękany. Do jego filmu odniosło się wielu twórców internetowych, szczególnie tych popularno-naukowych, np. Tomasz Rożek z kanału Nauka to lubię, mówiąc, że ma podobne doświadczenia związane z hejtem i podziela przemyślenia. Dawida. I od kilku dni dyskutuje się dość intensywnie w internetosferze na temat hejtu, nękania i co można z tymi zjawiskami zrobić. Moja dzisiejsza wypowiedź, moje przemyślenia mogą być trochę kontrowersyjne, bo wyłamują się z tego głównego nurtu, dlatego, żeby być dobrze zrozumianym, chciałbym zaznaczyć na początku kilka podstawowych kwestii. Po pierwsze uważam, że dla nękania. Hejtu, nienawiści, agresji, nawet tylko tej słownej i tylko wylewanej w internecie nie ma absolutnie żadnego usprawiedliwienia. Są to zjawiska jednoznacznie złe i bardzo bym chciał, żeby ich po prostu nie było. Po drugie, bardzo cenię pracę takich twórców jak chociażby Dawid Myśliwiec czy Tomasz Rożek chociażby za rzetelność i profesjonalizm materiałów, które przygotowują. Po trzecie, absolutnie nie kwestionuję, że na przykład Dawidowi Myśliwcowi może być w tej całej sytuacji bardzo ciężko, może przeżywać poważny kryzys psychiczny, czytając te różne bardzo nienawistne rzeczy na swój temat, ale uważam, że warto odłożyć mimo wszystko emocje na bok i przyjrzeć się całemu temu mechanizmowi i spróbować zrozumieć skąd ten hejt się bierze i co niestety przy nawet bardzo dobrych intencjach, może go trochę napędzać i przyciągać. No to do rzeczy. Mam nadzieję, że uda mi się dodać tutaj wartościową perspektywę. Kiedy sam zakładałem swój kanał, taki kolega zajmujący się social mediami doradzał mi trochę, bo byłem totalnie zielony w tematach YouTube'owych. To był bodajże 2017, czy nawet jeszcze końcówka 2016 roku. I on zadał mi takie bardzo ważne pytanie, zanim. Przystąpiłem do finalizacji tego pomysłu, że chciałbym robić jakiś tam swój kanał na YouTube. Oczywiście nawet nie fantazjowałem o tym, że zdobędzie on kiedykolwiek takie zasięgi. Ten kolega mówi do mnie: słuchaj, zanim cokolwiek opublikujesz w internecie, odpowiedz sobie na jedno bardzo ważne pytanie, czy jesteś gotowy na hejt? Czy jeżeli ludzie totalnie zjadą to, co robisz, nie zgodzą się z tobą, pocisną po tobie, czy wytrzymasz to, czy jesteś w stanie to zaakceptować? Bo jeśli nie, jeśli się z tym nie liczysz, stary, jako dobry kolega, rady ci nie zaczynaj. Po latach publikowania i różnych sytuacjach, jakich doświadczałem, muszę przyznać, że tak. Mój kolega miał absolutnie rację. Ja wtedy odpowiedziałem sobie na pytanie, że myślę, że jestem w stanie wytrzymywać hejt, że w zasadzie spływa to po mnie jak po kaczce. I na szczęście też. Mniej więcej miałem rację co do siebie. Czy to oznacza, że twórcy internetowi, nawet ci tworzący bardzo wartościowy kontent, powinni po prostu zaakceptować to, że są często celem ataków, często bardzo nienawistnych, bardzo agresywnego języka? Dawid Myśliwiec w swoim filmie narzekał nawet, że panuje taki trochę niewypowiedziany pogląd, że o tym, że sobie nie radzimy z hejtem, o tym, że to nas rzeczywiście dotyka. Nie powinniśmy nawet mówić, czy tak się uważa, że to jest jakaś, jakiś oznak słabości, kiedy twórca się do czegoś takiego przyznaje. I z jednej strony chciałbym, żeby nie było hejtu w internecie, żeby nie było nienawiści między ludźmi, ale skąd tego typu zachowania agresywne się biorą? One w pewnym uproszczeniu, ale biorą się przede wszystkim z lęku, jaki ludzie mają, z frustracji, jaką w sobie gromadzą. I teraz przede wszystkim chciałbym, żeby wśród ludzi, u ludzi nie było frustracji, nie było lęku, ale... To nie są zjawiska, które, no nie wiem, czy kiedykolwiek uda się, niestety, te emocje, te sytuacje wyeliminować w naszym świecie. Ale trochę unikam odpowiedzi na pytanie, czy twórca powinien zaakceptować, że takie sytuacje mają miejsce. Niestety uważam, że musi się z tym liczyć, po prostu jeżeli jest realistą na tyle, że, że one nie znikną. I one nie znikną też od tego, że będziemy po prostu o tym mówić i sobie życzyć, że żeby tak nie było. Moją obawą związaną z filmem takim jak Dawida Myśliwca i wypowiedziami innych twórców podobnymi do tej jest, że mimo wszystko, mimo najlepszych intencji, one niestety mogą odnieść poniekąd skutek odwrotny do zamierzonego, mogą tylko wzmacniać te postawy, bo pokazanie hejterowi, że tak, rzeczywiście zalazł nam za skórę, że ktoś na przykład konsekwentnie pisząc nienawistne komentarze, my pokazujemy, że tak, że to nas doprowadza gdzieś tam na skraj, że to nas wyczerpuje psychicznie, że to nas boli, to raczej nie zniechęca niestety takich osób, a tylko pokazuje, że tego typu strategie szczucia na kogoś. One są skuteczne. Dam taki przykład, i żeby nie było, że to jest jakiś mój nowy idol, ale sporo się pisze ostatnio, w ostatnich dniach o marszałku Hołowni, o tym, jak zachowywał właśnie cały czas spokój podczas pierwszego posiedzenia Sejmu. Zobaczymy, jak mu dalej pójdzie, w obliczu różnych takich mających go zdenerwować, wyprowadzić z równowagi komentarzy, yy, takich ataków słownych. I zauważmy, że ten jego spokój był tak naprawdę najskuteczniejszy. On najbardziej wybijał tą broń z rąk tych osób, które chciały go sprowokować. Czy więc twórca? internetowy powinien cierpieć w ciszy, w samotności, absolutnie też tak nie uważam, ale myślę, że dużo lepszym rozwiązaniem, mam nadzieję, że też już zaimplementowanym, jest porozmawiać z bliskimi, z przyjaciółmi, porozmawiać z terapeutą, jeżeli sytuacja jest naprawdę poważna, to więcej pomoże osobie, która się mierzy z takim hejtem, no niż... Trochę rozmawianie też niestety w dużej części z tymi hejterami, pokazywanie im, że tak, że wasza strategia działa. Żeby jednak nie było, że temat jest czarno-biały, bo nic tutaj nie jest czarno-białe, uważam, że są też pozytywne efekty takiego filmu. Dlatego znów ja nie oceniam, że należy takie filmy robić, nie należy takich filmów robić, bo myślę, że co dobrego mógł ten film zrobić, mógł pokazać wielu innym twórcom, szczególnie tym mniejszym, którzy mogą się zmagać z podobnymi problemami, że. Hej, nie jesteście sami, że my was rozumiemy, my też się mierzymy z takimi problemami, i też jesteśmy tylko ludźmi w tym wszystkim. Ale mówiłem, że powiem coś kontrowersyjnego, a chyba na razie większość z was potakuje głową, i się zgadza z tym, co. Co mówię tutaj przed ekranami? Okej, okay, pierwsza rzecz, o której chyba warto pomyśleć, kiedy myślimy sobie, że świat się na nas uwziął, a my jesteśmy tylko popularnym twórcą internetowym. Wbrew obiegowej opinii nie uważam absolutnie, że tworzenie ambitnego, edukacyjnego kontentu jest łatwą pracą. To jest często trudna praca umysłowa, szczególnie jeżeli robi się to bardzo regularnie, ale zadałem sam sobie takie pytanie, czy to jest na przykład cięższa praca niż praca nauczyciela albo praca wykładowcy? Myślę, że może być na porównywalnym, może nawet trochę lżejszym poziomie. Tymczasem popularny twórca internetowy zarabia kilkanaście razy więcej niż taki nauczyciel czy wykładowca na wykonywaniu pod pewnymi względami podobnej pracy. Co więc Różni te, te zadania, tą wykonywaną pracę? No właśnie, popularność, to, że ma się zasięg, sprawia, że robiąc wykłady na jakiś temat, przygotowując pewną wiedzę, edukując ludzi, można zarabiać na takich kanałach internetowych jak Dawida Myśliwca czy Tomasza Rożka nawet kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. A sława, popularność, rozpoznawalność, zasięg ma swoje jasne strony, chociażby te finanse, ale ma też swoje ciemne strony i tak było niestety od zawsze. Kiedy przyciąga się masy ludzi, to przyciąga się też bardzo różnych ludzi. Przyciąga się w tym tych niestety bardzo sfrustrowanych, tych, którzy mają w sobie dużo nienawiści albo po prostu mają ochotę innym za coś podokuczać. I ja pamiętam, że na moim kanale na początku było tak, powiedziałbym, bardzo przyjemnie, ale wtedy kanał miał, nie wiem, tysiąc subskrybentów, troszeczkę było takie chwilowo kółko wzajemnej adoracji. I kiedy kanał zaczął odnosić sukces, ja się bardzo cieszyłem, zasięgi poszły w setki tysięcy wyświetleń. Zrobiło się też od razu no, dużo nieprzyjemniej. Pojawiło się też dużo takich niefajnych komentarzy wtedy. No miałem takie podejście, no jest to, jest to rachunek, czy sprawiedliwy, czy nie. No czy świat jest sprawiedliwy, możemy zadać sobie pytanie, ale no to był pewien bilans zysków i strat. I teraz wrócę trochę do tej odporności psychicznej. Jeżeli komuś bardzo zależy na edukowaniu ludzi, ale nie chce spotykać się na przykład z hejtem, to najlepszym rozwiązaniem jest niestety zostać gdzieś, wykładać na uczelni, co zresztą chyba obaj panowie robią albo robili i wielu innych twórców zajmujących się nauką. To jest takie najbezpieczniejsze środowisko. Internet... Mimo wszystko to jest dżungla. Tutaj najwięcej jest takich właściwości, które sprawiają, że ludzie pozwalają sobie na najwięcej. Są anonimowi, są przeróżni, to dociera do bardzo szerokiej, szerokiego grona ludzi. Tutaj bardzo różna też wiedza i antywiedza jest prezentowana. Dlatego myślę, że to jest naprawdę taka dżungla. W niej można znaleźć złoto, w niej można zarobić bardzo dobrze, ale no trzeba pamiętać, w jakim miejscu się jest. Chyba w możliwie najgorszym, najbardziej niebezpiecznym do właśnie przekazywania wiedzy. Teraz kolejna, ale bardzo powiązana z całym wątkiem sprawa. Dawid Myśliwiec w swoim filmie wspominał o tym, że musi robić coraz bardziej klikalne miniatury, coraz bardziej jednak takie bajtujące ludzi, przyciągające ich, bo po prostu YouTube, jego algorytmy tak się zmieniają i ludzie na to z jednej strony narzekają, z drugiej strony on musi cały czas walczyć o te wyświetlenia, no i to jest taka trochę nierówna, niesprawiedliwa walka. Teraz jedna rzecz, którą warto powiedzieć sobie jasno, absolutnie YouTube, ja też o tym nieraz nie, nie wspominam, uważam, że YouTube, media społecznościowe zmieniają się w złym kierunku dla nas, idą właśnie w stronę coraz bardziej takich polaryzujących, wywołujących emocje treści, a ja może mówię teraz oczywistości i one się zmieniają na lepsze, powiedzmy, że dla siebie, bo chcą optymalizować swoje zarobki, to nie jest absolutnie na lepsze dla nas, no i my trochę znów decydujemy, możemy... Mówić o tym, że chcielibyśmy zmian, czy ktoś gdzieś na górze nas posłucha, biorąc pod uwagę, jak bardzo to jest opłacalne i jak bardzo na masy ludzi to wpływa. Niestety powątpiewam, więc albo gramy w tą grę, albo w nią nie gramy. A z tym znów wiążą się pewne konsekwencje. Sporo pisze się o takim zjawisku clickbaitozy, i niestety. Kiedy się nie próbuje tworzyć jak najbardziej przyciągających, więc często też mających jakieś takie wywołujące skrajne emocje tytułów czy miniaturek, to te zasięgi robią się bardzo, bardzo słabe. Tak, ten algorytm jest ciągle podrasowywany. Ale teraz, no, dajmy na to nawet dawał taki przykład w swoim filmie Dawid Myśliwiec, miniatury, która nawiązuje do, do śmierci ludzi, że coś ich zabiło, że to, to była jakaś taka bardzo kontrowersyjna sprawa. On później mówił bodajże o ołowiu, o zatruciu tym ołowiem. I teraz niestety ten odcinek poszedł bardzo dobrze, on przyciągnął bardzo dużo ludzi, ale zwróćmy uwagę, że jak robimy takie bajtujące miniaturki, takie przede wszystkim wyzwalające bardzo silne emocje. To przyciągamy dużo ludzi, ale też jakich ludzi przyciągamy? Przyciągamy w dużej mierze takich ludzi, którzy poszukują sensacji, którzy nie chcą na spokojnie zapoznać się po prostu z wiedzą, posłuchać czegoś naukowego do, do obiadu czy do kolacji, tylko właśnie też, nie wiem, boją się bardzo różnych rzeczy, chcą dowiedzieć się jakiejś takiej sensacyjnej wiedzy, może trochę spiskowej i tak dalej. Więc niestety to jest znów takie napędzające się koło. Coraz więcej takich widzów może brać się też z tego. U takich twórców jak uwaga naukowy Bełkot, że te miniaturki są coraz bardziej baitujące. Jakby nie były baitujące, spadałyby dalej wyświetlenia? Znów rachunek no bardzo ciężki dylemat, ale rachunek zysków i strat. Kolejna chyba najważniejsza kwestia, której nie można pominąć, to i tutaj znów Dawid pokazywał przykłady różnych komentarzy, tych najbardziej hejterskich, które sobie pozbierał. One praktycznie wszystkie dotyczyły tematu pandemii. No i myślę, że nie jest to przypadek i nie jest to przynajmniej dla mnie absolutnie zaskakujące. Jeszcze raz podkreślam, nie usprawiedliwiam nikogo zapisanie nienawistnych rzeczy w internecie, jakiego tematu by to nie dotyczyło, jakich poglądów ten człowiek by nie miał. Ale zwróćmy uwagę, że kiedy ktoś kwestionuje stanowisko nauki w temacie takim jak pandemia, jak szczepienia. To nie jest to osoba, która na przykład nie zgadza się z teoriami na temat tego, jak powstał wszechświat, jak szybko się rozszerza, czy teoretycznie możliwe jest podróżowanie w czasie. To nie są abstrakcyjne tematy, z którymi okej, okay, mogę mieć rację, mogę nie mieć racji, choć ludzie nawet to takie tematy potrafią się naprawdę pokłócić, ale tutaj chodzi o coś dużo bardziej dotykającego życia tych ludzi w ich przekonaniach. Tutaj chodzi o pewnego rodzaju wyobrażenia, co do. Egzystencjalnych zagrożeń. Ci ludzie, którzy nie zgadzają się na przykład z Dawidem i z tym, co pokazuje na swoim kanale w temacie, chociażby pandemii, co pokazywał, to nie są ludzie, którzy zastanawiają się nad abstrakcyjnymi teoriami naukowymi abstrakcyjnymi dla nich ale to są ludzie, którzy obawiają się często o swoje życie, a w takim najłagodniejszym przypadku uważają, że rządy. Korporacje prowadzą jakieś takie wielkie oszustwo, na które na grube miliardy daje się rzesza ludzi nabierać. Więc to są tematy, które wzbudzają absolutnie potężne emocje. Stąd chociażby jest później taki, nie usprawiedliwiam tego języka, ale absolutnie rozumiem skąd ten język się bierze. Czy w tych tematach trzeba edukować? Trzeba oczywiście edukować, ale też trzeba pamiętać, że grupa ludzi, którzy obawiają się o swoje życie. To nie są ludzie, do których trafią na spokojnie przedstawione argumenty. I ostatni, mocny, trochę kontrowersyjny wątek, mianowicie brania pieniędzy za swoją pracę, różnych współprac sponsorowanych i jak to niestety też wpływa na szerzenie się hejtu. Popularni twórcy, jak Dawid Myśliwiec, czują się niesprawiedliwie traktowani przez ludzi, kiedy ci piszą, że nie wierzą ich, bo oni biorą na przykład pieniądze za głoszenie różnych teorii, biorą je od wielkich korporacji i dlatego na przykład przygotowują te odcinki, bo te odcinki są. Poopłacane. Ja na przykład bardzo chcę wierzyć, że popularni, bardzo rzetelni twórcy absolutnie nie powiedzieliby nigdy w swoim materiale, na swoich kanałach, rzeczy, z którymi się nie zgadzają, rzeczy, w które nie wierzą, tylko dlatego, że ktoś im za to zapłacił jakieś pieniądze. Ale absolutnie rozumiem to, że sytuacja, w której bardzo dużo materiałów jest sponsorowanych, w treściach, które ludzie publikują, które ja też publikuję na swoim kanale. To wpływa niestety na obniżenie wiarygodności i na tego typu pojawianie się argumentów, że tutaj kapitał może wpływać na poglądy. Pamiętam, jak bodaj, że pod koniec zeszłego roku była przygotowywana kampania dotycząca promowania atomu w Polsce, rozwijania energii atomowej, i sporo agencji się do mnie zgłaszało z zapytaniami. Ja na każde, czy, czy ja coś przygotuję na swój kanał, czy ja bym wycenił w ogóle tego typu współpracę, ja za każdym razem odpowiadałem, że to nie jest moja tematyka. Ja. Nie mam poglądów w zasadzie w tej dziedzinie. I z jednej agencji człowiek wszedł ze mną w taką dyskusję, że no dlaczego mam fajny kanał, jakby potrafię fajnie opowiadać różne rzeczy, że co to znaczy, że nie mam poglądów. A ja mówię, że jakby... Nie jestem ani za, ani jestem przeciw, bo po prostu nie mam wiedzy na ten temat. Nie jestem w stanie tej wiedzy zweryfikować. Z jednej strony intuicyjnie wydaje mi się, że to oczywiście może być dobre rozwiązanie. Z drugiej strony wszystko zawsze zależy od detali jego wdrożenia, od tego, czy coś się ekonomicznie spina, czy to zostanie odpowiednio przygotowane itd. itd. Dlatego, kiedy ja nie mam takiego, nie mam tej pewności, że ja powiem coś, za co mogę odpowiadać, to. Po prostu nie biorę się za tego typu tematy. I teraz widziałem później u kilku popularno-naukowych twórców materiały na ten temat związane z energetyką atomową. Wiem, że to była bardzo dobrze opłacana kampania i znów chcę wierzyć, że każdy z nich powiedział tylko to, z czym w pełni się zgadza, co jest zgodne z ich najlepszym stanem wiedzy, ale jeżeli ktoś się przygląda z boku, że to jest materiał sponsorowany, no znów, no niestety, jakby to zaufanie minimalnie spada. Choć też pamiętajmy, że każdą sytuację można doprowadzić do absurdu i taki dość dowcipny komiks, chyba Raczkowskiego widziałem jakiś czas temu, że e, ktoś stwierdza, że nie wierzę panu, bo zna się pan na tym temacie, więc nie może być pan obiektywny, zaufam tylko komuś, kto na tym temacie absolutnie się nie zna, więc też nie dajemy się zwariować. Ale ja umiem świetnie żarty opowiadać, <słyski> komiksowe, internetowe. To są moje wątpliwości, odpowiedzi, na której nie ma niestety dobrych, prostych odpowiedzi najpewniej. Każdy twórca musi sobie je sam rozważyć, każdy widz też. Myślę, że warto, żeby je sobie uświadomił i się nad nimi zastanowił. A jedyna rzecz, która przychodzi mi do głowy trochę z perspektywy psychologii, którą się bardzo interesuje, którą można zrobić, żeby jakoś wpływać na znikanie, osłabianie tych zjawisk hejtu, która rzeczywiście jest dowiedziona, że jest skuteczna, to jest. Takie zwalczanie go poprzez modelowanie, pokazywanie trochę własnych postaw, czyli przede wszystkim my pilnujmy, jeśli nie, nie, jest, nie, nie chcemy, żeby był hejt, żeby była nienawiść, nie szeszmy nienawiści, nie odpowiadajmy nigdy agresywnie, pokazujmy, że można inaczej, to oczywiście tego nie wyeliminuje, to nie zadziała na każdego, ale to może pewne postawy poprzez to, że my pokazujemy, że da się tak, to może wpływać jakoś na innych ludzi, ale bardzo powoli, więc cudów nie oczekujmy. Tyle z mojej strony. Pozwólcie, że wspomnę jeszcze o sponsorze dzisiejszego odcinka. Nie, nie, żartuję. Nie. Dzisiejszy odcinek uważam, że to by było grubą przesadą, gdyby był sponsorowany. Mam nadzieję, że udało mi się jakąś dodatkowo wartościową perspektywę przedstawić. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję, jeśli chcecie wracać i widzimy się za jakiś czas.